Aneto, jesteśmy na koncercie charytatywnym Artyści na Rzecz Niepełnosprawnych. Powiedz, co to jest za wydarzenie, co to jest za koncert? Szanowni Państwo, jest to wydarzenie na skalę ogólnopolską, gdyż ten koncert Artyści dla Niepełnosprawnych otwiera potężną akcję ogólnopolską, jak już wspomniałam, Polacy dla Niepełnosprawnych. Dziś inauguracja tego projektu i artyści jako pierwsi poszli, no tak można powiedzieć, na odsiecz z pomocą. Natomiast następny koncert to będzie koncert zatytułowany W krainie uśmiechu i to będą dentyści na rzecz niepełnosprawnych. Następnie prawnicy, deweloperzy i tak dalej, i tak dalej. Będziemy wcielać poszczególne grupy zawodowe, wcielać we wspólny projekt Polacy dla Niepełnosprawnych właśnie na rzecz osób niepełnosprawnych. Zależy nam na tym, aby ta rzecz z Polski wyszła nawet na cały świat, ponieważ Polonia jest wszędzie. A pamiętajmy, że sprawa niepełnosprawnych jest kwestią wszystkich Polaków, a także wszystkich ludzi na całym świecie, bo w każdej chwili możemy być osobami niepełnosprawnymi. To wystarczy jeden ułamek sekundy, żeby ze zdrowego zostać osobą niepełnosprawną. Przed chwileczką zakończyłaś występ swój na danej scenie. Wykonałaś dwa utwory. Jakie to były utwory? Latynoamerykańskie. Pierwszy tango Jalousie, czyli słynne tango zazdrości, a drugie Granada Agostina Lary. Słynny hicior śpiewany przez, ulubiony hit śpiewany przez śpiewaków operowych. I nie tylko. Oprócz samego występu wiem, iż jesteś osobą odpowiedzialną za scenariusz i scenografię danego wydarzenia. Scenariusz układaliśmy z panem reżyserem Andrzejem Marią Marczewskim, natomiast scenografię rzeczywiście robiłam. Jest to przedruk moich obrazów oryginalnych, które teraz są gdzieś indziej na wystawie w Ośrodku Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Cewikus we Warszawie. Natomiast te obrazy są większą formą, no i wiadomo, na scenografię już się nie bierze oryginału, tylko się bierze większą formę, bardziej widoczną z daleka, no i bezpieczniejszą dla obrazów, jakby ktoś strącił, uderzył, zrzucił. I na samo zakończenie powiedz, gdzie my Ciebie ponownie zobaczymy na scenie. Zapraszam na moją stronę internetową www.anetaskarżyński.vixsite.com/arts i tam są wszystkie zapowiedzi moich koncertów. I zapraszam w ogóle na stronę Fundacji Polonia Union, której mam okazję być dyrektorem do spraw kultury i sztuki, bo tam też zapowiadamy nasze wydarzenia artystyczne. I jeszcze w tym momencie trwa wystawa moich prac, właśnie tak jak już wspomniałam, w Cewikusie przy ulicy Grzybowskiej 4, nie, przy ulicy Grzybowskiej 4/9A, o dokładnie. Kolejny koncert 2 października, potem 20 października, ale to wszystko będzie na stronie internetowej podane. I właśnie między innymi słynna Opera Painting Show, której jestem autorką. Czyli śpiewam od baroku do popu utwory muzyczne, cała przekrojówka, a w trakcie wykonywania tych utworów również maluję obraz na żywo na oczach publiczności i opowiadam o zakulisowych historiach z życia wielkich tego świata, którzy tworzyli operę od zarania jej dziejów, czyli praktycznie od, no, można powiedzieć, XVII wieku.